Pokój i dobro. Pozdrawiam na kolejnym spotkaniu Świadomego Życia. Pozdrawiam Was wszystkich, którzy oglądacie ten podcast, ale przede wszystkim chcę słać pozdrowienie wszystkim tym, którzy umiłowali wędrowanie szlakiem świętego Jakuba. Buon Camino! Wszystkim kaminowiczom. Stąd ten znaczek pojawił się na naszej mapie. Pozdrawiam tych, którzy ze mną wędrowali w 2013 roku. Jurka, Pawła, Jacka. Pozdrawiam Andrzeja, który przemierzał z Lizbony drogę portugalską ze mną w 2019 roku. Wiem, że są inni, którzy przygotowują się, by wyjść na Camino. Pozdrawiam Janusza, pozdrawiam Natalię, pozdrawiam Elę, Basię, tych wszystkich, którzy mają w swoim sercu takie wielkie pragnienie, aby wyruszyć szlakiem Jakubowym. Tysiące ludzi, żeby nie powiedzieć miliony, wędruje do jednego celu, aby dojść do Santiago de Compostela. Pozdrawiam Was też z tej racji, ponieważ dzisiaj chcę mówić o celu życia, aby stać się twórczą siłą we własnym życiu, trzeba odnaleźć cel życia. Zadam takie pytanie. Oczywiście zadaję je sobie samemu, ale zadaję również Tobie. Jak znaleźć cel dla swojego życia? To trudne pytanie. Kiedy słucham wypowiedzi ludzi, często słyszę takie krótkie zdanie. Żyję, by umrzeć. Koniec, kropka. A ktoś inny mówi, umieram, aby żyć. Koniec, kropka. Myślę, że każdy z nas jest wezwany do tego, aby sobie uświadomić cel swojego życia. Na co ci marzenia? Powiedz, na co ci nastawienie, na co odkrywanie pasji, na co budowanie charyzmy, nawet tworzenie wizji dla swojego życia, skoro nie masz celu tego życia. Cel ma dopełnić wszystko? Myślę, że nigdy nie dopełni, ale trzeba go odnaleźć. Cel jest różny. Osoby, które nie uznają Boga, nie wierzą w Niego, tworzą swoje cele w zależności od pragnień serca, na tej płaszczyźnie zewnętrznej, tego co zewnętrzne, czyli szukają grupy społecznej, w której mogą się zrealizować, szukają trendów i tam stawiają swoje cele, gusty, moda, styl życia. Dla wielu takim celem jest zmiana tego, co już jest zastane w ich historii życia. Osoby wierzące zwracają się bardziej ku wnętrzu. Liczy się to, co wewnętrzne, to, co podoba się Panu Bogu. Wtedy szukają wolności w Chrystusie, świętości, bycia jak Jezus, zbawienia, życia wiecznego. Jakie są Boże cele dla mojego życia? Myślę, że każdy z nas powinien sobie postawić takie pytanie, czy jest osobą wierzącą, czy nie. Pytanie o cel dla swojego życia. Jensen Franklin w swojej książce Uwierz, że możesz, mówi, że celem życia jest wieść życie z celem. Myślę, że to jest dobre. Wieść życie z celem. Dlaczego jest dobre? Dlatego, bo wtedy nie będziemy bierni, będziemy wiedzieć, dokąd zmierzamy. Nie wolno godzić się na wszystko, co spotyka cię w życiu. Bądź aktywny, nadaj swemu życiu cel. Za wielu ludzi prowadzi życie poskładane czy poklejone taśmą. Myślę, że to nie tędy droga. My musimy być inni. Chcę, abyś zrealizował swoje życie, nadał mu smak, abyś je poprowadził świadomie. Uwolnij się zatem od swoich przywiązań. Zdecyduj, co należy pominąć i zacznij szukać. Sformułuj
cel wart Twojego życia. Możesz to zrobić w formie pytania, gdy chcę dotrzeć. Na jakiej drodze mam się poruszać? Wizja pokaże Ci drogę, ale teraz cel nadaje właśnie tylko kierunek, ale jest punktem docelowym, w którym chce się znaleźć. Błogosławiony Jan Dus ze Szkocji, franciszkanin, doktor Kościoła, mówił, że ten, kto chce osiągnąć cel, musi się zgodzić na środki, które go do tego celu prowadzą. Piękne to jest. Żyję tą formą od wielu lat, ale właśnie zastanawiam się, czy nie przewartościować swoje cele. Dlaczego to jest takie ważne? Przeczytałem książkę Gladwella Dawid i Goliat. I on zadaje tam takie pytanie. Czy chcesz być małą płotką w dużym stawie, czy grubą rybą w małym, który sam wybierasz? Wielki staw czy mały staw? Czasem lepiej być dużą rybą w małym stawie, ponieważ bycie w wielkim stawie zbyt wiele kosztuje. Za wysoką cenę wtedy się płaci. Jestem zakonnikiem. Jako zakonnik składam śluby wieczyste. Celem mojego życia powinno być wypełnienie ślubów wieczystych. I tak jest. Ale jest jeszcze coś więcej. Chcę więcej, bo jest więcej. John Maxwell w jednej ze swoich książek mówi, że jeśli nie próbujesz tworzyć przyszłości, której pragniesz, to musisz się zgodzić z taką, jaką otrzymasz. Chcę patrzeć w perspektywie jutra. Dlatego mam odnaleźć taką działalność, do której jestem stworzony po to, by wyznaczyć sobie cel dla tej działalności. Cele mogą być nadrzędne i cele mogą być podrzędne. Cel nadrzędny, który sobie stawiam, to żyć w obecności Boga, w radości Jezusa Chrystusa mocą Ducha Świętego, aby wypełnić to, co ślubowałem Panu Bogu. Natomiast cele podrzędne. Zachęcam Cię do tego, aby formować na jakiś okres czasu. Przykładowo na 10 lat, na rok, na tydzień. Jeżeli cel podrzędny formujesz na 10 lat, to on musi być znaczący. Musi być jak magnes, który Cię przyciąga. Musi być związany z wizją, którą masz. Moją wizją jest to, aby sławić Boga, inspirując i ucząc ludzi, jak być sługami na wzór Jezusa Chrystusa. Dlatego takim celem na 10 kolejnych moich lat, które sobie stawiam, to jest tworzenie Instytutu Przywództwa Służebnego, to jest budowa centrum medytacyjnego, to jest budowa centrum wspierania rodziny i tworzenia tych rzeczywistości. Trzy olbrzymie przedsięwzięcia. Nie wiem, czy będzie mi dane to zrealizować, ponieważ jako zakonnik mam być posłuszny swoim przełożonym. Nie chcę też tym filmikiem jakby motywować moich przełożonych do tego, aby dali mi taką posługę. Jestem w tym wolny. Ale stawiam sobie taki cel w tym momencie, w którym się dzisiaj znajduję. I to jest cel dalekosiężny, na 10 lat. Na rok czasu proponuję Ci postawić sobie 10 celów do realizacji w ciągu roku. Konkretnych celów, które są zgodne z Twoją wizją. Co zrobisz w ciągu tego roku, aby osiągnąć ten cel, który masz osiągnąć za 10 lat? Masz
10 lat, kiedy osiągniesz przez 10 lat 100 rocznych, mniejszych celów, myślę, że w ten sposób dojdziesz do tego wielkiego celu. Ale jeszcze inaczej, pomyśl o celach tygodniowych. Co w danym tygodniu mogę zrobić, żeby osiągnąć cel roczny, żeby za 10 lat cieszyć się sukcesem? Ła, żeby dojść do Santiago de Compostela, trzeba zrobić pierwszy krok. Jedni robią to od progu swojego domu, inni robią to wychodząc na trasę, przykładowo drogi francuskiej. Ja wszedłem w 2013 roku z moimi przyjaciółmi drogą francuską Jean-Pierre de Port przez Pireneje, około 800 km. Albo z Lizbony zaczynałem w kościele, w którym się urodził święty Antoni Padewski. Teraz na miejscu jego domu urodzenia jest kościół, więc tak mówię. I stamtąd 780 km do Santiago de Compostela, Finisterre i Muxi. Taką trasę zrobiliśmy z Andrzejem. Trzeba zrobić pierwszy krok, żeby pójść dalej. Stephen Covey mówi o takich 5 cechach celi tygodniowych. Jakie to są cechy? Pierwsze, są zgodne z głosem sumienia. Cel tygodniowy musi być zgodny z Twoim głosem sumienia. Po drugie, ważne i niepilne. Muszą pojawiać się według niego w drugiej ćwiartce tego naszego zaangażowania. Tego, co jest ważne, ale niepilne. Bo to jest najlepsza ćwiartka z Twojego życia, w której masz się poruszać. Po trzecie, mają być wyrazem Twoich najważniejszych potrzeb. Po to, aby służyć innym. Mam potrzebę służenia innym, ale żeby służyć, muszę coś zrealizować. Jeżeli chcę założyć Instytut Przywództwa Służebnego, to muszę iść w tym kierunku. Dalej, mają się znajdować w centrum Twojej uwagi. To ma być zawsze na pierwszym miejscu. W centrum Twojej uwagi. Wypływać, to jest kolejna, 5 cecha, wypływać z determinacji. Bądź z koncentracji. Z koncentracji na działaniu. Trzeba być długodystansowcem. Trzeba być kamienowcem. Czyli tym, który wychodzi na szlak i wie, że ma do pokonania 800, 1000 km, niektórzy 3000 km, a znam takich, którzy zrobili, by dojść do celu. Ale trzeba wejść na drogę. Dla mnie osobiście to było zmuszenie habitu, by towarzyszył rozwojowi mojej osoby. To wcale nie jest takie proste, ponieważ żyję w środowisku opartym o wiele konwenansów, które trzeba stosować. Ale jednocześnie dzięki temu mam jakiś szkielet, kręgosłup postępowania. I to mi jest bardzo pomocne. Dziękuję moim braciom przy tej okazji za to, że dbają o mój kręgosłup. Cel staje się Twoim przewodnikiem. Kiedy wychodzisz na Camino, dobrze mieć w ręku przewodnik. Na pierwszej mojej wędrówce, kiedy byłem odpowiedzialny w grupie za przewodnik, wiedzieliśmy co, jak, gdzie, kiedy. Ale potem przekazałem go mojemu współwędrującemu przyjacielowi i on w tym samym czasie, w tej samej godzinie, kiedy mu przekazałem, zostawił ten przewodnik w miejscu, w którym żeśmy się zatrzymali na chwilę odpoczynku. Już nie było warto się wracać tych kilka kilometrów, ani ochoty nie było do tego, żeby się wracać po przewodnik. Cel staje się Twoim przewodnikiem. Kiedy szedłem drugi raz drogą portugalską, już tego błędu nie popełniliśmy i pilnowaliśmy naszego przewodnika, bardzo nam pomógł. Skup się na celach podrzędnych, dany odcinek, dany etap, dany tydzień, dany rok, po to,
aby osiągnąć ten cel nadrzędny. Ale kiedy skupiasz się na celach podrzędnych, pamiętaj, zawsze miej przed oczyma cel nadrzędny, bo on da ci siłę do tego, aby działać. Ulf Ekman w swojej książce Urodzenie, by zwyciężać pisze, że jeśli nie planuje się wzrostu, nie ma w ogóle sensu posiadać przestrzeni. Wyjmuję to zdanie z kontekstu, ale ono ma swoje znaczenie i na pewno mnie zrozumieją ci, którzy wędrują szlakiem świętego Jakuba. Mianowicie, jeżeli nie planujesz dojścia do celu, to nie ma sensu posiadania przestrzeni, w której się będziesz poruszał. Ale przecież największą radością dla nomady, tego, który wychodzi, aby osiągnąć cel, to jest wędrowanie. To jest odkrywanie przestrzeni, w których się poruszasz. Ciągle nowe krajobrazy, ciągle nowe sytuacje, nowi ludzie, którzy się pojawiają na twojej drodze. Jeżeli chcesz określić cel dla swojego życia, aby osiągnąć wielki sukces, przykładowo mieć dużo pieniędzy, to pamiętaj, te pieniądze szczęścia ci nie dadzą, ale przestrzeń, którą zdobędziesz, ludzi, których poznasz, osoby, które nadadzą smak twojemu życiu. Ci, którzy cię poczęstują darem siebie. To jest to, co nada ci radość twojemu wędrowaniu. Cel narzuca priorytety. Priorytety decydują o podejmowanym działaniu. Działanie przynosi konkretny efekt, owoc. Nie stawia się celów po to, by ich nie osiągać. Co mogę zrobić dla ludzi lepszego niż wszystko, co do tej pory wymyślono? To pytanie kiedyś postawił Stephen Covey. I mówi: całość jest większa niż suma części. Jeżeli patrzę przez pryzmat celu nadrzędnego, który sobie stawiam, czyli wypełnienie ślubów zakonnych, żyjąc w obecności Boga Ojca, w radości Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Świętego, to godzę się na to, aby konkretne moje działanie, które wykonuję, przynosiło owoc dla innych. Austin Kleon w swojej książce Twórcza kradzież dał definicję oryginalności. Kto to jest człowiek oryginalny? To taki człowiek, który ma głębie i do tej głębi dodaje rozległość źródeł, z których może czerpać dla siebie. Ktoś powiedział: przeczytaj 100 książek i napisz swoją własną. Coś w tym jest. Zadałem sobie pytanie, jaki cel dla swojego życia postawił święty Franciszek z Asyżu. Wiesz, odpowiedź, którą szukałem z perspektywy jego pism i wczesnych źródeł franciszkańskich opisujących jego historię życia, zamknęła się w dwóch słowach. Życie pokuty. Dziwny to cel. Tak zaczyna swój testament. Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty. Gdy byłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry. I Pan sam wprowadził mnie między nich i okazywałem im miłosierdzie. W innym miejscu święty Franciszek w ostatniej woli napisanej dla świętej Klary pisze tak: ja, maluczki brat Franciszek,
Pragnę naśladować życie i ubóstwo najwyższego Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki i wytrwać w Nim aż do końca. Ja, maluczki brat Franciszek, pragnę naśladować życie i ubóstwo Jezusa Chrystusa. Życie pokuty nie było same w sobie cennym. Ono stało się jego celem ze względu na Jezusa Chrystusa. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, chcę cię zachęcić do tego, byś zapytał Boga, jakie są Boże cele dla twojego życia. Gary Ridge. Dobrze zdefiniowany cel według niego jest takim, który jest skonkretyzowany, czyli dostrzegalny i mierzalny. Po drugie, motywujący, czyli musi być atrakcyjny. Po trzecie, osiągalny, nie może być to idea fix. Po czwarte, istotny, nadający sens twojemu życiu. I po piąte, monitorowany w czasie. Kiedy planujesz swoje camino, musisz określić sobie czas, w którym chcesz dojść do Santiago de Compostela. Jeżeli masz mało urlopu, to nie możesz się szarpać na wielkie, długie trasy. Możesz zrobić to odcinkami co roku po jakimś etapie. Jeżeli masz troszeczkę więcej czasu, możesz wyjść na dłuższe odcinki. Ale zobacz, czas jest dany każdemu z nas. Nie możemy go zmarnować. Możemy go wypełnić świadomym życiem i rozbudzić poprzez swoją postawę świadomość innych. Może inni zaczną wędrować tak jak ty. Mając na uwadze swój cel, spróbuj go zdefiniować. Najlepiej napisz go na kartce papieru. Kartkę przechowaj w miejscu dla ciebie ważnym i co jakiś czas wracaj do tego celu, aby zdefiniować na nowo siebie, aby w ten sposób pobudzić siebie do działania. Spróbuj połączyć wizję z celem. Kiedy połączysz wizję z celem, myślę, że odkryjesz swoją misję. I o misji powiemy sobie następnym razem. A teraz pamiętaj, myśl o przyszłości, lecz działaj w czasie dzisiejszym. Pamiętaj, masz umysł świętego i w końcu przejmij stery życia. Idź, wejdź na drogę swojego camino. Buon camino. Modlę się za ciebie i ufam, że kiedyś się spotkamy razem. Amen. Pokój i dobro.